Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Avia i moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku z Metamorfoz Simsowych. Tym razem wzięłam na ruszt, tak jak to kiedyś mówiłam, rodzinę Homies. W tłumaczeniu na polski, o ile się nie mylę, to będą po prostu współlokatorzy, czyli zakładam, że osoby, które gdzieś wyjechały na studia, nie wiem, albo chcą, zaczynają gdzieś pracę i mieszkają po prostu z kimś, bo nie stać ich na własną kawalerkę, tak jak też i mnie. Więc no, na razie to tak by wyglądało, tak mi się wydaje. Tak czy siak mamy w tej rodzinie cztery osoby, na pewno mamy Zoe i Michela, którymi się dzisiaj zajmiemy, oraz jeszcze dwie osóbki, które już stwierdziłam, że na następny raz zostawię, ponieważ i rozbijam te osoby, dlatego że może będzie więcej odcinków, a raczej na pewno. A z drugiej strony też rozbijam te osoby, ponieważ jest więcej czasu na zrobienie tych osób, ja się wtedy już tak nie spieszę. Gdybym miała zrobić w tym momencie cztery osoby, prawdopodobnie ten odcinek miałby 20 minut, co już dla niektórych byłoby takie mało znośne do oglądania, tak wiecie. To jest raczej takie do obejrzenia sobie do śniadanka 10 minut, jak akurat śniadanko się zje. Chociaż o 17 godzinie to śniadania się nie je. Ale dobra, never mind. A nie, przecież metamorfozy latają w niedzielę, to dobra, to powiedzmy, że jak ktoś wstanie na 12 na śniadanie, to akurat metamorfozy ma do obejrzenia. Tak czy siak tutaj w tej rodzinie mamy Zoe i Michela, którymi się dzisiaj spróbuję zająć. Na samym starcie chciałabym Wam powiedzieć, że Zoe jest prześliczna. Przynajmniej według mnie ma takie idealne wręcz proporcje na twarzy, na taką uroczą kobietkę, taką dziewczynę uroczą, aczkolwiek jest też bardzo, bardzo, bardzo chuda i ta sylwetka jej jest, powiedziałabym, że trochę azjatycka. Nie wiem, czy mogę tak to określić, ale z tego, co mi się kojarzy, takie typowe w większości gdzieś tam oglądania kadram i tak dalej, to widziałam właśnie, że te dziewczyny nie mają dokładnie zarysowanych bioder i biustu, czyli że bardziej mają figurę kwadratu, dokładnie kwadratu, prostokąta niż na przykład jabłka czy gruszki. I nasza Zoe też ma lekko taką tutaj figurę i powiem Wam, że nawet urodą lekko przypomina mi Azjatkę, chociaż no ten kolor skóry może lekko się nie wpisuje, aczkolwiek no i włosy i to takie ułożenie twarzy, no taka słodziutka kobitka nam się tutaj robi. Ja też postaram się zrobić właśnie z niej coś takiego ładnego, słodkiego, no bo na taką osobę mi wygląda. Przy okazji ma też cechy wesoła i głupek, więc stwierdziłam właśnie, że to będzie pasować do takiej słodkiej dziewczyny, która gdzieś tam lubi się bardziej kolorowo ubrać, nie obrażając oczywiście takich osób. No ale jakoś taki styl mi będzie do niej pasować, jaka niezdarna wręcz czasami, no to też ja jestem bardzo niezdarna i wypuszczam wszystko z rąk, więc powiedzmy, że trochę ubrałam ją na mój styl. No, tym razem gadam, moi drodzy, o tym, co robię na filmie, aż zadziwiające, że nie rozpowiadam się o swoim życiu. Ale może jak znajdę chwilę czasu, to tam gdzieś wtrącę. Tak czy siak, tutaj no, na razie jeszcze będę sobie tworzyć końcówkę tutaj Zoe, tam gdzieś właśnie jakieś staram się kolory do niej dodać, bo jakoś mi tak pasowało po prostu. Też powiem Wam, że czekam w tym momencie na kuriera i no jestem ciekawa, kiedy on tutaj do nas przyjdzie i zgaduję, że pewnie w momencie, kiedy będę kręcić odcinek, ponieważ w tym tygodniu jest to pierwszy dzień, kiedy siedzę sama na mieszkaniu, nie ma nikogo i mogę sobie w spokoju nagrać. No cóż, tak to, moi drodzy, po prostu bywa. Ja jestem już po skończeniu wykładów. No dzisiaj w sumie to miałam laboratoria, nie wykłady, więc jest godzina u mnie przy okazji, przy tak mówiąc Wam, jest 12. Dzisiaj w piątki kończę dosyć wcześnie, chyba że gdzieś odrabiam jakieś zajęcia. I cóż, moi drodzy, no życie jest ciężkie, studia nie są wcale takie łatwe. Te osoby, które miały okazję przejść z gimnazjum do liceum, w sumie też z podstawówki do liceum, teraz powiedzmy, że też mogłoby to być to samo, to nagle zdarzałam się z takim innym światem, bo nagle nie ma już takiego głaskania po główce i coś tam, przeproś, tylko masz to zrobić i masz tam to zrobić.
Aczkolwiek powiem Wam, że osoby, które idą z liceum na studia, to już tutaj nie ma przeproś. Jak coś się zapomni, to nie ma: pani nauczycielko, pani nauczycielu, proszę mi pomóc, proszę na następny termin, mogę to zrobić. Tylko to jak nie przyniesiesz czegoś, czy zapomnisz o wykładach któryś raz z rzędu, to już nie obchodzi wykładowcy, więc wiecie, nie żebym kogoś straszyła, ale powiem Wam tak, że studia są trudne i nic nie ułatwia w tych studiach, naprawdę nic. Też właśnie, tak będę przeplatać, moi drodzy, to co robię na ekranie z tym, co teraz właśnie czuję, gdzieś tam odczuwam i tak dalej. Chciałam Wam powiedzieć, że u Zoe też zmieniałam, o ile wszędzie zmieniam, bo nie jestem tego pewna, kolor oczu, bo zazwyczaj tego właśnie nie robię, ale tym razem stwierdziłam, że zrobię właśnie ten inny kolor oczu i do niej właśnie takie pasowały te z modów CC, takie lekko szklące się oczy, no po prostu przecudownie w nich wyglądała. Tutaj właśnie ten ostatni strój zrobiłam, ale taki azjatycki. No i teraz przeszliśmy sobie do Michela? Nie mam pojęcia, jak to się wymawia. Michel? Never mind. Tutaj do naszego chłoptesia, kochanego współlokatora naszej Zoe. No, on jest bardzo dobrym człowiekiem, z tego tutaj jego cechy nam mówią, że jest dobry, ale jest leniwy i to chyba troszkę widać po jego posturze, że to jest raczej taki chłopak, który zrobi coś tam, co ma na studia czy do pracy i gdzieś tam położy się na kanapie albo z kimś pogada, porozmawia, komuś pomoże, bo ta sylwetka nie jest zadbana u niego. Dosyć ciężko mi było wybrać też strój i tak dalej, więc stwierdziłam, że akurat u Michela zrobimy taką metamorfozę na zdrowszego człowieka. Nie zawsze taka metamorfoza jest dobra, bo czasami, przepraszam, że stuknęłam paznokciami o komputer, mogliście to usłyszeć. Czasami taka, wiecie, metamorfoza jest gorsza, czasami lepsza, ale tym razem stwierdziłam, że spróbuję z niego zrobić takiego, wiecie, nagle z takiego kanapowca zrobić faceta, który wyjdzie na miasto i mimo, że jest z większych rozmiarów, kobieta powie: o, chyba facet umie o siebie zadbać, więc to wcale też nie było spowodowane tym, że nie mam zbytnio włosów z modów, które by odpowiadały jego podstawie. Więc, no wiecie, to takie, zawsze wiecie, jak sprzedajecie jakiś produkt czy coś, to zawsze trzeba mówić o dobrych stronach, a nie o złych. Tak też tutaj ja naszego Micha ubrałam w czarne kolory, ponieważ do niego pasują. No i wiadomo, że czarny wyszczupla, biały pogrubia. Przynajmniej ja takie mam wrażenie, ale teraz się tak zastanawiam, czy na pewno tak jest, bo niektórzy mówią chyba na odwrót. Aczkolwiek no mi się wydaje, że właśnie czarny wyszczupla tutaj, w tym jego przynajmniej przypadku. Bardzo mu też pasuje do włosów, okulary gdzieś tam też chciałam zachować, jakiś zarost. No mi się wydaje, że on wyszedł w miarę spoko, jak na takie wyzwanie, że jest to troszkę większych rozmiarów facet. Tak trzeba unikać słów, które mogą wzbudzić w Was różne emocje, tak jak typowy youtuber, youtuberka. Cóż, moi drodzy, ja też patrzę, że już 8 minut, 9 minut prawie minęło. Zakładam, że to jest już końcówka, no będę zaraz tutaj wyświetlały się szybkie scenki, jak wyglądają wszystkie stroje. Więc tak na sam koniec, moi drodzy, chciałam Wam życzyć szczęścia i zdrówka, żebyście byli zdrowi. I powiedzieć Wam oczywiście, żebyście zasubskrybowali kanał, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim. I moi drodzy, oczywiście wszystkie CC znajdziecie w opisie filmu. Tak, w opisie filmu lub w przypiętym komentarzu. Więc jeżeli chcecie jakieś CC, któreś Wam się spodobało, na przykład u Zoe ta sukieneczka teraz, to zapraszam po prostu do opisu i do przypiętego komentarza, gdzie no wszystkie mody, które ja znalazłam, oczywiście nie zawsze wszystkie znajdę, ale wszystkie, które znalazłam, tam się znajdą. Tak na jednym wdechu, zawsze wiecie, się rozgaduję na początku, a końcówka już muszę szybko tak ty, żeby tylko zdążyć z tym, co mam Wam do powiedzenia. I cóż, moi drodzy, tak powoli właśnie się to wszystko kończy. Ja się zastanawiam, czy jeszcze mam coś tutaj do dodania, bo wiecie, ja to nagrywam, jak już oglądam sobie zmontowany materiał i mam tak naprawdę tylko dogranie głosu do tego, bo no, już Wam kiedyś tłumaczyłam, jak to wygląda, zresztą to never mind. Ale tak,
Jeszcze raz Wam życzę zdrowia, zachęcam do zostawienia subskrypcji i do obejrzenia innych odcinków, na przykład z Dawn of Mena, bo też bardzo fajna seryjka jest, więc cóż, to by było na tyle i moi drodzy, wiecie, że ja Was bardzo lubię. Jakbym mogła tak każdą osobę uściskać, tą, która obejrzała ten odcinek, to teraz Wam wysyłam takiego wirtualnego przytulasa i cóż. I mam nadzieję, że może się kiedyś z Wami wszystkimi spotkam. A na razie możecie oglądać moje odcinki i będzie mi to bardzo miło z tego powodu, więc do zobaczenia. Pa, pa!